Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie trochę o perliczkach, a w skrócie o ich charakterze. Czyli jaki on jest, czy jest dobry, czy zły, bądź spokojny. Wszystkiego dowiecie się z tego filmu. Myślę, że temat ciekawy, co dla niektórych. Ja już nie przedłużam i życzę miłego oglądania. Więc tak, zacznijmy od tego, że każda perliczka nie zawsze ma i musi mieć taki sam charakter jak inna. My jako ludzie również mamy inne charaktery, bo jeśli mielibyśmy takie same, to byłoby to dziwne, a świat stałby się nudny. I podobnie jest z perliczkami. Ale mówiąc dalej, większość z nas perliczki kojarzy i pamięta z głośnego, skrzyczącego hałasu. Takie są uroki perliczek, że muszą narobić hałasu, bo bez niego się nie obejdą. I przeważnie skrzyczą perliki, jak ja to zauważyłem u siebie. Samice perliczek są bardziej spokojniejsze, jeśli chodzi na przykład o robienie hałasu. Ale nie zawsze tak jest, bo perliczki wydawają podobne odgłosy jak ich samce. Perliki, czyli samce perliczek, przeważnie głośno skrzeczą. Natomiast ich samice wydawają spokojniejszy odgłos z małymi przerwami w stylu bo tak, bo tak, bo tak. I tak na marginesie, może zastanawiacie się, co tutaj jest stworzonego, co to za chiński wynalazek. Ale tutaj krótko powiem, że to jest między innymi ochrona przed deszczem, taki kurzy parasol, tak to ujmę, i ochrona przed słońcem w upalne dni. Ale głównie służy to jako parasol do ochrony przed deszczowe dni. Kury w każdej chwili będą mogły się tutaj schronić, a także będę mógł tutaj schować na przykład karmidła z ziarnem, aby one nie zmokły. Ale wracając do tematu o perliczkach, przeważnie państwo perliki są znane z tego, że uwielbiają wręcz gonić albo złoić skórę jakiemuś kogutowi albo kurze. Tutaj najczęściej obrywa biedny kogut Stefan. Tutaj właśnie mamy tego naszego koguta Stefana, który właśnie obrywa. Drugim kogutem jest kogut o imieniu Pirat, czyli właśnie ten. A trzecim jest kogut o imieniu Kaziu. Prawda, Kaziu? I przeważnie kury i koguty od perliczek obrywają nawet wtedy, kiedy są niewinne. I na przykład taki kogut może nie wchodzić w drogę takiemu perlikowi, ale i tak mu się nie upiecze i po prostu oberwie z dzioba. Ale dlaczego o tym mówię? Niektórzy mogą pomyśleć, że sobie żartuję, ale tak nie jest. Wręcz przeciwnie. Już od dawna, odkąd zacząłem hodować perliczki, zauważyłem, że perliki ganiają inne koguty czy kury. Nawet jeśli wprowadzamy do naszej hodowli nowego ptaka, to perliczki nie przyjmą go z szeroko otwartymi skrzydłami, tylko będą brać się za dziobanie i ganianie go. A powinny go gościnnie przywitać, zaprosić na jedzonko, a nie tak od razu do bitki przechodzić. Ale one muszą pokazać i udowodnić swoją odwagę, waleczność, siłę i pokazać, kto tutaj tak naprawdę jest szefem i kto tutaj rządzi i z kim inne ptaki mają do czynienia. Ja u siebie tutaj w zagrodzie zauważyłem również to,
że perliczki nie boją się żadnych ptaków, które są tutaj, które się tutaj znajdują. Jest na odwrót. To ptaki boją się ich. Nawet przy jedzeniu mają zwyczaj dziobania i ganiania kogutów, czy chociażby kur. I może wydaje się to dziwne, ale to jest właśnie prawda na temat perliczek. No i tutaj, jeśli ktoś z Was kiedyś hodował, bądź nadal hoduje perliczki, to wie, że perliki podczas biegania często unoszą swój grzbiet do góry i biegają przez chwilę bokiem na palcach, jakby tańczyły, nie wiem, jakiś perliczy balet. I to jest właśnie też sposób na rozpoznanie płci perliczek. Mało tego, perliczki posiadają dobry wzrok i słuch. Perliczka zwyczajna, czyli pospolita, posiada szare upierzenie z białymi kropkami, ale jest jeszcze upierzenie srebrzyste, pióra czysto białe lub w kolorze śmietanki. Ja właśnie posiadam tylko właśnie te pospolite, czyli z szarym upierzeniem z białymi kropkami i perliczki właśnie białe. I również ważną cechą charakterystyczną dla perliczek jest kraj pochodzenia. Wywodzą się one głównie z Afryki, gdzie do tej pory zamieszkuje tam ich kuzynostwo, czyli dzikie perliczki żyjące na wolności. A jak myślicie, drodzy widzowie, jak to jest z tym charakterem perliczek podczas okresu macierzyńskiego, czyli z wysiadywaniem jaj i odchowem piskląt? Tutaj odpowiedź jest prosta. Tak jak każda matka, czy to kura kwoka, czy gęś, samica perliczek stara się, jak może, bronić swoje dzieci przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem. Nawet jeśli człowiek podejdzie za blisko, bądź będzie, nie wiem, chciał schwytać piskle, to ich matka od razu może się rzucić. Także przy tym trzeba zachowywać dużą ostrożność, w szczególności małych dzieci, aby nie stała się im żadna krzywda. I może wydaje się, że perliczki to wredne, takie małpiszony i agresywne ptaszki, lecz powiem szczerze, że każde zwierzę albo ptak ma to coś w sobie, co lubimy bądź kochamy. Tak samo może być z oswojeniem perliczek. Dla większości ludzi wydaje się to ogromnym wyzwaniem albo rzeczą niemożliwą. Ale tak jak każde inne zwierzę czy ptak, perliczki mogą się oswoić. Oczywiście same tego nie zrobią, rzecz jasna. I do oswojenia perliczek potrzeba dużo czasu oraz cierpliwości. Lecz słyszałem od jednej osoby, która również hoduje perliczki, że u jednego po prostu hodowcy perliczki jedzą mu z ręki i siadają na rękach. Także jak dla niego wielki szacun i wszystko jest możliwe do wykonania w ten sposób. Na koniec dodam też, że perliczki lubią żyć ze sobą razem w stadzie, bo w rozłące czują się źle. Poza tym perliczki są świetnymi biegaczami i w ciągu dnia mogą pokonać nawet 30 km. Więc dosyć sporo, nie ukrywajmy. Także co jak co, ale kondycje na pewno mają. Z WF-u chyba 6 miały. To już na tyle w tym filmie o charakterze perliczek. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Jeśli odcinek się spodobał, to oczywiście zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Wiejska Zagroda TV, by być cały czas na bieżąco. Serdecznie zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Link w opisie. Ja Wam życzę miłego popołudnia oraz weekendu. Cześć!